Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o wkrętarce kupionej w Lombardii za 30 zł. Z walizeczką dwa akumulatory, które nadają się do wyrzucenia, w sensie ogniwa, ładowarka i stacja dokująca. Coś takiego. Rozkręcimy sobie ją, zobaczymy jak ona w środku wygląda. I powiem wam tak. Na koniec będzie bonusik, czyli rozkręcimy sobie to. Zobaczymy w ogóle, co tu w środku jest, bo tu się wkłada do tego oczywiście nasz akumulatorek w ten sposób. I on sobie ładuje, tak? Tu jest dioda zielona i czerwona. Jestem ciekawy, czy tu w ogóle jest jakaś elektronika, czy po prostu są tylko dwa piny i wszystko jest kontrolowane zasilaczem, który jest uszkodzony. Bo jak niektórzy wiedzą, tutaj ten zasilacz na wyjściu ma 24 V na naklejce. A na mierniku pokazuje 31. Także lecimy sobie z rozkręcaniem tej wkrętarki. Żeby zaoszczędzić wam czasu, zrobię pauzę i to powykręcam te śrubki. Dobra, no to ściągamy obudowę, żeby zobaczyć, co kryje wnętrze. Może zrobimy sobie to od drugiej strony, od tej. Czy nie od tej? W sumie można ją otworzyć z dwóch stron, obojętne. Ale żeby było łatwiej, to można ją obrócić w tą stronę. O, żeby nie pogubić śrubek. Dobra, słuchajcie, więc nasza wkrętarka wygląda w ten sposób. Tu jest zasilanie, do którego podpina się akumulatorek. Idzie przez ten włącznik, który widzę, że tu już kabelki się. Tak nie może być. Trzeba będzie to zalepić. Słuchajcie, przełącznik. Działa to w ten sposób. Duży radiator, do którego jest przytegowany MOSFET, który steruje właśnie amperami, jakie idą na silnik tutaj. No i sam silnik 18 V DC, który tutaj kręci tą całą przekładnią, napędzając nasze futerko, tak? No i tak to wygląda. Silnik po wyjęciu jest coś takiego. Żeby włożyć to odpowiednio w obudowę, tu jest taka wypustka, która musi wpaść w to, żeby nam ten cały silnik się nie ruszał podczas... O, widzicie? Siedzi teraz elegancko. Radiator, który chłodzi MOSFETa, musi być też tutaj zamontowany obok kratki. O, idealnie wentylacyjnej. No i co? Mógłbym sprawdzić teraz na mierniku tego, tym co robiłem DI, jak to działa w ogóle. W tym celu sobie wezmę jakieś tutaj krokodylki dwa. Dwa krokodylki. Podepnę sobie do miernika. Plus będzie ten. Minus będzie ten. Ok, podpięte. Na zasilaczu mam w tej chwili 15 V 3 A. Teraz minus do minusa, czyli czarny kabelek to będzie minus, a czerwony to będzie plus. Nie było zwarcia, także wszystko ok. I teraz sprawdźmy sobie, jak działa po podłączeniu pod ten zasilacz DI. Uwaga, czy będzie się kręciło? Kręci się. Działa. 3 ampery są. Jak mało wciśniemy, to nam się powolutku obraca. Mocniej. Zwiększamy ampery. Teraz leci pół ampera. 548 mA. 600. No powiem wam, że teraz na maksa grałem, to leci
1,2 ampera bez obciążenia. Obciążam palcem. Ła. 1,2. Ła. Spróbuję złapać. Nie wierzę w to. Nie mogę tego zatrzymać ręką. Serio. Złapię ręką i teraz spróbuję nacisnąć. Mam 3 ampery tylko. O kurde. No, załączył się już wentylator, ale mogłem złapać. No, powiem wam, że na tych 3 amperach jest takie już małe obciążenie, które wymaga no, ściśnięcia tej głowicy, żeby ją zatrzymać. A żeby sprawdzić, co dokładnie siedzi za MOSFET, robię wam małą sztuczkę i pokażę wam coś takiego. Pyk! No i słuchajcie, wydarzyła się magia. Jesteśmy już w datasheecie tego MOSFETa. I to jest MOSFET, który ma 50 amperów, 50 V. Także 50 amper. Ja tutaj dałem 3 ampery, 15 V. Już miałem leciuteńki problem, żeby to utrzymać stabilnie w ręce. A wyobraźcie sobie, co by było, jakbym podał tam na przykład napięcie na ten silnik 20 amperów, 18 V. No raczej bym tego tak w ręce już chyba łatwo nie utrzymał. Jest to MOSFET typu N-Channel, Power MOSFET. I powiem wam, że no tutaj macie całą tą notę katalogową. Gate to source voltage. Plus minus 10 V. Pulse drag current. Widzicie, tu są bardzo takie fajne, ciekawe informacje na temat działania tego MOSFETa. Także ktoś, jak jest obcykany w takich elektronarzędziach i MOSFETa generalnie też, będzie bez problemu wiedział, co tu te wszystkie wartości przedstawiają. Jakoś tutaj widziałem temperature, maximum temperature for soldering. Aha, no to wiadomo, 300. Czyli tego MOSFETa możemy przez na przykład 10 sekund katować TPKG 260 stopni. Leac at 0,63 300 stopni. Operating and storage temperature, czyli taka standardowa, minus 55 do 150, wow. Storage temperature, wyobraźcie sobie przechowywanie wkrętarki w temperaturze, załóżmy 100 stopni, bez akumulatorków. No może jeszcze by się nic nie stało, ale z akumulatorem już mógłby być problem, ale no tutaj ta rozbieżność tej temperatury jest dosyć spora. Dobra, tak więc tak wygląda datasheet, podlinkuję też do opisu filmiku, jakby ktoś był ciekawy. Co tu mogę wam jeszcze pokazać z tą wkrętarką ciekawego? No jak widzicie, działa podłączona na zasilaczu tym DI, które sobie zrobiłem. Bardzo jestem z niego zadowolony. Naprawdę super. Funkcjonuje. Dzięki niemu mogę sobie teraz właśnie tutaj posprawdzać. No i generalnie co? Zakończę na tym filmik, bo tutaj nie ma nic ciekawego, na czym można by się rozwodzić. Proste wykonanie wnętrza takiej wkrętarki. No najprostsze, jakie chyba może być. Jeden MOSFET, który steruje właśnie tym silnikiem całym. Tutaj mamy jeszcze tą blokadę, która jest włożona, ale żeby ją włożyć, to trzeba tu wszystko sobie to teraz poukładać, oczywiście. Teraz pytanie, w którą stronę to było, w tą czy w tą? Domniemam, że w tą będzie bardziej pasowało. Jakoś tak. Dobra, zrobimy teraz też małe czary-mary. Czary-mary, hokus pokus. No i dobra, skręcona, podłączona pod zasilacz. Ten DI, no i jeszcze raz. 15 V, 3 ampery.
trybie wiertarki chyba najtrudniej ją utrzymać. No. Na jedynce. Aż się załącza zaś wiatraczek w tym zasilaczu. Obroty. No, chodzi spoko. Powiedzmy tak o. To jest na minimum. Czy mogę wolniej? Nie, to jest minimum. Drugi jakby stan. Trzeci, czwarty. Piąty. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. No tak. Można powiedzieć, że tak ma około 10 skoków. Tryb wiertarki. Zobaczmy, co sobie poradzi z wykręcaniem takiej tutaj śrubki. Tylko będę musiał sobie wkręcić bita. No jeszcze. Dobra. Okay. Zobaczymy, czy uda się wykręcić. Bez problemu. Oczywiście wszystko jest na zasilaczu. 15 V 3 A. Ale zobaczmy, czy na przykład wkręci mi tą tutaj malutką dziurkę. Aj, ciężko jest tak to zrobić. Dobra, zaskoczyło i robimy testa. Aż mi bit wpadł do środka. Także myślę, że bez problemu sobie poradzi przy takich montażach jakichś biurkowych czy czymś takim. Na jedynce. Chodzi. Także powiem wam szczerze, że wkrętarka no, może się przydać. Na przykład, nie wiem, chociażby do pracy. W niektórych tam zadaniach, żeby coś sobie ulepszyć przy stanowisku i tak dalej. Kwestia tylko zregenerowania akumulatorków. Dobra, przechodzimy do bonusa. Rozkręcamy to. Co tam w środku siedzi? Jedna śrubka, przyrdzewiała. Nie będę się męczył tym. Użyję. Nie było nigdy rozkręcane, bo było słychać taki specyficzny na początku trzask. Także. Aha. Jeszcze dwie tutaj. No, myślałem, że tylko jedna tu. Proszę. Druga. Trzecia. Mamy jakąś elektronikę, no nie wierzę, co na tej płytce jest umiejscowione. No faktycznie dużo. Zobaczcie. Dioda prostownicza. Dioda, rezystor, rezystor, dioda. No i duży prawdopodobnie tutaj jest taki rezystor. No przynajmniej mi to wygląda na 2 waty. I to wszystko. Także tak to wygląda. Taka płytka. Nic więcej, ani nic mniej. Także zostawiam wam
do dyspozycji komentarze, jeżeli chcecie coś ciekawego napisać na temat tej ładowarki magicznej. Teraz jak to miało być? Jak to miało być? Czyli tutaj tak. Dobra. Czyli ma wejść tutaj w to. I to. I to wszystko. Wtyczka, jeszcze sprawdzę, czy to działa. W sensie nie wypada. Ok. Skręcamy. Taki bonus. Żadnej kosmicznej technologii tutaj nie zobaczyliście. Wręcz mogę powiedzieć, że mógłbym ładować je tym zasilaczem, który sobie skręciłem. Dobra, żeby już nie przedłużać, 16 minut to i tak dużo. Na temat jakiejś takiej wkrętarki, kurde, non-name'owej z Lombardu. Podsumowując, chcę, żeby ona działała z nowymi akumulatorkami. I to by było tyle. Będę kombinował, gdzie je zdobyć, żeby były w miarę jakieś dobre. A jak zdobędę, to taki jeden sobie rozbierzemy i zmodyfikujemy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.